o bonus. Jeszcze będziemy rozpatrywać, czy to jest w ogóle możliwe. 10 wyścigów za nami, oddajemy głos do studia. A ze mną Janusz Kołodziej, uśmiechnięty, bo jakże może być inaczej. Powiedział mi przed wywiadem Janusz, że wziąłbyś w ciemno zwycięstwo dwoma punktami, a tutaj szykuje nam się pogrom. No tak naprawdę ja się tak do końca nie spodziewałem, chociaż powiem szczerze, że naprawdę mocno ostro żeśmy się przygotowali do tego spotkania. Mamy naprawdę silny skład i to widać i wszyscy koledzy naprawdę ciągną ten wynik i naprawdę jest no ciekawie, jeśli chodzi o nas, bo wygrywamy jednak znaczną ilością punktów i mam nadzieję, że już nie przegramy tego spotkania. Janusz, czy teraz cała drużyna Tarnowskiej Unii pije twoją herbatę? Nie, nie, to najwyżej ja piję, jak jest nawet trochę chłodniej, to już trochę więcej jej, bo wtedy bardziej pomaga, ale Martin Maculli, z tego co wiem, to stosuje ją. A tak już poważnie, rzeczywiście te motocykle chodzą wam znakomicie, co prawda stal teraz jest już coraz lepiej spasowana, ale na to, żeby was dogonić, nie ma już szans, a poza tym wynik nie pozwala na to, żeby myśleć tu o zwycięstwie. No tak naprawdę też o to chodziło, no i tak trenowaliśmy, tak właśnie przygotowaliśmy się, żeby było podobnie. Na szczęście wychodzi nam to nawet nieźle. Tyle, mocny Janusz Kołodziej, dziękuję Janusz bardzo. Dziękujemy.